Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach taki materiał, który jakkolwiek wprowadzi nas do coraz bardziej zbliżającego się Wiedźmina 3 Dziki Ron. Moja edycja kolekcjonerska jest już zamówiona, jest opłacona, no i 19 maja nie może się już doczekać tej daty, bo wtedy będą się działy cuda na moim komputerze. Tak czy siak, postanowiłem, że przed Wiedźminem 3, do którego będzie można prawdopodobnie zimportować save z Wiedźmina 2, a save z Wiedźmina 2 był importowany z Wiedźmina 1, jakby na moich seriach, bo będę używał save'ów z serii, czyli wiecie, czyli tego, co widzieliście na YouTubie, to będzie takie świetne dopełnienie tego, co widzieliście. No i cóż, postanowiłem, że przypomnę takie najważniejsze wybory, które podejmowałem zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części, i zobaczymy, czy te wybory będą miały jakieś odwzorowanie na tym, co się będzie działo w Wiedźminie 3, czyli na przykład jak kogoś oszczędziliśmy, czy on przypadkiem nie wróci, jak kogoś zabiliśmy, to czy on przypadkiem nie wróci do żywych magicznie, czy coś w tym stylu. Dobra, zacznijmy od Wiedźmina 1. Pierwszy poważny wybór, przed którym stawia nas gra, to jest wybór Triss, pomoc Triss w laboratorium, żeby chronić wiedźmińskie tajemnice, bądź też walka z wiedźminami na dziedzińcu i zabicie przerazy. Ja tam wybrałem Triss i właściwie myślę, że to jest całkiem spoko wybór, bo myślę, że tak Geralt by postąpił, nie? Geralt by wiedział, że z przerazą sobie wiedźmini poradzą. On sam by sobie prawdopodobnie poradził z przerazą, a co dopiero trójka innych wiedźminów. Tam chyba wtedy był Vesemir, Estrel i Lambert, o ile się mylę. No to wiecie, to była dla nich dosyć prosta walka. Stosunkowo prosta, a Triss potrzebowała pomocy. Dobra, drugi wybór. Nie jest już taki mega ważny, ale może akurat spotkamy tą postać. A mianowicie postać Vesny w zadaniu Spóźniony Słowik. Ona była karczmarką na podrodziu w zimy i tam była taka misja, że trzeba było ją przeprowadzić spod karczmy do jej domu na podrodziu. Wiecie, tam był dom jej babci właściwie. No i można było ją uratować albo po prostu pozwolić jej zginąć podczas wykonywania tej misji. No i ja ją uratowałem. Nie wiem, czy będzie można ją jeszcze spotkać. Wydaje mi się, że przeżyła Wiedźmina pierwszego, a tam nie było czegoś takiego, że ona umiera. Więc myślę, że będzie można ją jeszcze spotkać. No i cóż, no i myślę, że to jest taki mało ważny wybór raczej. Że raczej nawet jeżeli ją będzie można spotkać, to ona odegra rolę taką, jak w Wiedźminie pierwszym odegrała. Czyli co najwyżej będzie można zdobyć na jej jakąś kartę albo jakąś cutscenkę. No ale tak jak ona żyje na moim save'ie i mam nadzieję, że będzie jakiś smaczek z tym związany. Kolejny wybór. Można było wybrać podczas misji takiej, że... Czy to właściwie nie była misja, po prostu jak się wieczorem podchodziło pod dom Harrena Broga. On się tak nazywał, jeden z tych ważniejszych mieszczan na podrodziu. Ten, który tak się jąkał w Wiedźminie. To właśnie można było... gracz został postawiony przed wyborem, gdzie mógł albo oddać towary z Croyatel i udawać, że nic nie widzi, a przy okazji dostawał tam jakąś nagrodę, nie była to duża nagroda, ale dostawał, albo też przegonić wiewiórki i jakby tym samem zmienić trochę bieg wydarzeń. Ten wybór miał w sobie swoje konsekwencje już w drugim arcie, ale no kto wie, może jakiś oddział wiewiórek będzie pamiętał, że stary, dobry Wiedźmin oddał im towary, bo ja tak właśnie zrobiłem. Pozwoliłem im wziąć towary i przez to tam chyba później w drugim arcie byliśmy świadkami śmierci... śmierci takiego kurcze kupca, czy to nie był kupiec, to był taki kurcze kupiec na czarnym rynku, nie pamiętam, jak to się w świecie Wiedźmina nazywa. No ale to był taki cwaniaczek, Coleman się nazywał chyba, tak mi się wydaje. No i on właśnie zginął przez nas. Może, jakby nie zginął, to można by było go spotkać w Wiedźminie 3. Może nie, nie wiem. Tak czy siak, oddałem wtedy towary z Croyatel. Kolejna sprawa, chyba najważniejszy wybór pierwszego aktu, a mianowicie Abigail. Abigail była wiedźmą. Jeżeli się oszczędziło, spotkało się później ją w arcie czwartym jako gruślarkę, jeżeli nie, to była inna gruślarka, po prostu to się randomowa. Tak czy siak, myślę, że
mój wybór, czyli oszczędzenie Abigail, był słuszny. Myślę, że tak samo postąpiłby Wiedźmin, bo zauważyłby, że Abigail to takie mniejsze zło. Ona po prostu sprzedawała swoje zioła, przez te zioła sporo osób cierpiało i przez te eliksiry, maści i tak dalej, ale ona właściwie tylko je sprzedawała, a tak naprawdę wykorzystywali to mieszkańcy pod drodzia. No i tam te ich grzeszki były tak denerwujące, że naprawdę wolałem je oszczędzić i ich zabić, bo według mnie to był dobry wybór. No to myślę, że jest szansa, że Abigail gdzieś spotkamy. Kto wie, może tak, może nie. Zobaczymy. Kolejny wybór w drugim arcie, chyba jedyny taki większy wybór, a w sumie tak naprawdę mało co dający, to była sprawa, czy chcieliśmy w kanałach, kiedy zostaliśmy tam wrzuceni, żeby pokonać Króloliszka, czy chcieliśmy tam pomocy Siegfrieda. No i my wzięliśmy tą pomoc, można było go odesłać, ale to jego właściwie była robota. My tam się na drugiego waliliśmy i myślę, że Siegfried zasłużył, żeby dokończyć to zadanie, a my przy okazji mogliśmy mu pomóc, więc taki był mój wybór. Myślę, że to nie będzie miało jakiegoś odwzorowania w Wiedźminie III. Dobra, kolejny wybór. To właściwie taki, niby to się podejmuje tą decyzję przez parę aktów, ale tak naprawdę właściwie już w drugim akcie to się rozstrzyga, tak, może jeszcze nie kompletnie, ale rozstrzyga się już w drugim akcie, mianowicie wybór między zakonem a wiewiórkami. Ja oczywiście wybrałem elfy, ponieważ całe moje save'y i pierwszy i drugi budowałem tak, żeby Wiedźmin był tym, żeby walczył o to, za co zginął w sadze. Znaczy zginął, został ciężko ranny, zginął, nie zginął, nie wiadomo. Według gry nie zginął. Tak czy siak, no, został ciężko ranny i prawie umierając trafił na wyspę Jabłoni z Yennefer i Ciri. Tak czy siak, właśnie wybrałem elfy, ich wspomagałem. Dla nich wykonywałem zadania, chociaż tam jedno zadanie wykonałem później dla Siegfrieda zamiast dla Yevina, ale to przez pomyłkę zupełną. Znaczy się wspierałem elfy i myślę, że to jest wybór, który jest fajny. Ścieżki elfie to są ciekawe zarówno w Wiedźminie I, jak i w Wiedźminie II. W Wiedźminie II Verdzie, no to jest masakrycznie fajna lokacja. Mam nadzieję, że takich więcej będzie w Wiedźminie III, no ale mniejsza to. Będę starał się streszczać, bo tych wyborów jeszcze parę jest, a mamy, kurczę, ograniczony czas. Nie chcę, żebyście tu siedzieli i słuchali tego przez parę godzin, nie? Znaczy, no już przesadzam, ale no 30 minut to i tak będzie dużo. Dobra, słuchajcie, kolejny wybór. Gdzie oddać Alwina? To był wybór na początku trzeciego artu. Ja go oddałem Shani, o ile dobrze pamiętam. Tristia nas wkurzyła, ale później nam wybaczyła chyba. Czy no, nie była już do nas tak pozytywnie nastawiona, ale jednak nam wybaczyła. No i w sumie według mnie wybór taki, no może nie najlepszy. Może prawdziwy Geralt by oddał dzieciaka Triss, bo Triss na pewno byłby bezpieczniejszy, ale Triss została przedstawiona w Wiedźmie I, że nie chciało mi się z nią jej wierzyć i tak dalej, i po prostu oddałem dzieciaka Shani. Kolejny wybór. To taki mini wybór był, ale była taka scena, że wiewiórki, bodajże wiewiórki, tak, to chyba były wiewiórki, to chyba właśnie była ta misja, co Siegfried nam ją zlecił, zaatakowały ludzi na cmentarzu wyzimskim i można było albo uratować ludzi, którzy byli w krypcie, tam pośród potworów, trzeba było im tam szybko pomóc, albo gonić wiewiórki. Ja odpuściłem wiewiórkom i poszedłem pomóc ludziom. Myślę, że to jest wybór, który podjąłby Geralt. Zdecydowanie. I później był taki mini wybór, który nie wiem, co za potwór mógłby się zgodzić na to, ale można było oszczędzić albo zabić Talara, podczas tego jak Devet chciał go zaatakować czy tam aresztować. Ja oczywiście oszczędziłem Talara, bo dla mnie to jest jedna z najfajniejszych postaci. Nie wiem w ogóle, co za potwór mógł go zabić. Najmniejsza to. Talar nie został zabity. Co zresztą, o czym dowiedzieliśmy się w Wiedźminie II. Co ciekawe, jeżeli się nawet zabiło Talara w Wiedźminie I i importowało save, to w Wiedźminie II magicznie Talar wraca do życia i wysyła nam wiadomość, która jest na takim, kurczę, chyba jednym z fajniejszych easter eggów, jakie się pojawiły. PS, ale w zamku to zjebałeś te sprawy. Każdy chyba pamięta, kto grał w Wiedźminie II o tą wiadomość. Dalej, napad na bank. Podczas napadu na bank pozwoliłem na ucieczkę wiewiórek. Wspierałem wiewiórki, no to tam też pozwoliłem im uciec. Zresztą myślę, że to jest dobra opcja, bo po pierwsze ciekawsze, a po drugie unikamy takiego rozlewu krwi.
większego, po prostu z nimi uciekamy, tam czyścimy im podziemia i tyle, a tak to by doszło do walki w banku i to nie byłoby zbyt fajne, więc ucieczka wiewiórek, kolejny wybór na stronę elfów. Zdejmę słuchawki, bo jakoś mnie wygłuszają. Dobra, kolejny wybór. Vincent. Vincent był kapitanem straży w straży miejskiej w zimie klasztornej. Miał tam swój ten taki straganik, gdzie można było go spotkać. No i był wilkołakiem. Oczywiście dało się go odczarować, ja to zrobiłem, bo myślę, że no, jeżeli da się odczarować, to czemu nie? Wiedźmin. Tak się właściwie zaczyna saga, a właściwie zbiór opowiadań. Wiedźmin odczarowuje strzygę, a nie ją zabija. Chociaż jakby na przykład było gorąco, to na pewno Vincenta bym zabił, no ale udało się go odczarować, więc spoko. To nie było zresztą takie trudne. Myślę, że zabicie było znacznie trudniejsze. No i wiecie, myślę, że wybór dobry, wybór, który by podjął Geralt. Dalej, art 4. Konflikt ludzi w Odianoi. Tam dało się wybrać albo ludzie, albo Wodianoi, albo neutralność, czyli stronę Pani Jeziora, która zdecydowanie była najfajniejsza i dosyć łatwa do zdobycia. Znaczy, no nie taka łatwa, ale też nie taka trudna. Ale myślę, że to jest wybór iście wiedźmiński, iście geraltowski. On by na 100% poparł Panią Jeziora. Na pewno by starał się zażegnać konflikt, jeżeli to nie byłoby trudne, albo jakieś niemożliwe wręcz. Więc myślę, że to jest zdecydowanie dobry wybór. Dalej, głodujące elfy. To jest taki mini wybór, właśnie nie wybór. Dodało się wykonać misję albo dało się ją olać. Po prostu. Znaczy ja ją wykonałem i to była misja, gdzie trzeba było przynieść tam chyba 5 bochenków chleba dla Toruwiel, która tam była w jaskiniach tych na brzegu. No i właściwie nakarmiłem ją. Ona tam dała chyba jeszcze na mniej kasy, ale walić to była dosyć fajna misja i w sumie chciałem tam nakarmić te elfy, bo według mnie elfy są fajniejszą stroną. Na pewno były fajniejszą stroną w Wiedźminie pierwszym niż Zakon. W Wiedźminie drugim nie wiem, czy były stroną fajniejszą Drosza. Na pewno mieli fajniejszą lokację, śmiało, jak się poszło za Jorvetem. Ale myślę, że... no zresztą o tym później. Berengar. Czy oszczędziłem Berengara? Oszczędziłem. Myślę, że Berengar, pomimo tego, że zbłądził i dużo złego zrobił, to po prostu był taką ofiarą trochę wiedźmińską. No i myślę, że przydała się jego trochę pomoc w walce finałowej z Nazarem Javedem. No i w sumie fajnie to było mieć przy sobie. I myślę, że tak by postąpił też Wiedźmin, Geralt, bo on po prostu, no, po co go było go zabijać? No, zrobił sporo złego, no ale zabłądził, no, zdarza się. Nawet Wiedźmini popełniają błędy. A szczególnie Wiedźmini w sumie. Dobra. Później jest bitwa w wiosce. Tam stanąłem po stronie elfów, bo tam było, no kurczę, ten zakon to tam przesadził ostro. Naprawdę tam się źle działo, no i pomyślałem, że elfy wspomóc będzie dobrze, ponownie wspomóc elfy. No i wiecie, i w sumie fajnie wyszło. Dalej, mamy kwestię strzygi. Strzygę odczarowałem, pamiętam, że chciałem ją zabić na początku, ale mi po prostu nie wyszło. Było zbyt ciężko, ona straszliwie napieprzała mocno. I po prostu nie miałem z nią większych szans. Raczej może jakbym się bardzo postarał i bardziej zbufował i parę razy podszedł do walki, to może bym ją pokonał. Ale nie wyszło mi. No i zostało na tym, że strzyga została odczarowana. Adda przeżyła. No i w sumie dzięki temu tam przychylność Foltesta mieliśmy na początku Wiedźmina drugiego. Być może będzie można ją jeszcze spotkać. Nie pamiętam, może i ona zginęła potem. Że została odczarowana, ale w końcu umarła i ją spalili. Nie pamiętam. Ale jeżeli przeżyła... Jezus, jakieś trabanty, kurczę. Przepraszam, ogólnie mam otwarte okno, ale naprawdę jest tak gorąco, że nie wytrzymałbym inaczej. Ale mniejsza to. Tak więc strzyga została odczarowana. Jeżeli ona przeżyła Wiedźmina drugiego, nie pamiętam. Możliwe, że umarła, ale jeżeli przeżyła, to mam nadzieję, że spotkamy ją w Wiedźminie trzecim. Zobaczymy. Ale chyba ona zginęła. Chyba zginęła. Mniejsza. Dalej, była opcja, czy zabić Jaewina albo Zygfryda, już nie pamiętam kogo, chyba Zygfryda, bo było coś takiego, że w arcie 5 przebijaliśmy się przez oddziały zakonu i w końcu dotarliśmy do Zygfryda i można było go albo zabić, albo oszczędzić i my chyba go oszczędziliśmy, chociaż nie pamiętam, wiecie, naprawdę nie pamiętam, czy go oszczędziliśmy, czy go zabiliśmy.
Ale chyba go oszczędziliśmy. Chyba go oszczędziliśmy, tak mi się wydaje. I później trochę zresztą spotkaliśmy w Wiedźminie drugim, o ile się nie mylę. I szato. Wydaje mi się, że go oszczędziliśmy. To mi jest spoko wybór. Wiedźmin, no kurczę. Ja trochę takiego cipowatego Wiedźmina może się wydawać się robię, ale Wiedźmin właśnie taki był. On nie był taki, że o, ktoś mnie wkurzył, to muszę go zabić. No może tak było na przykład z takim kurczę Vilgefortzem, którego chciał zabić, czy Rincem, ale kurczę, na przykład taki od Lipstre, którego notorycznie tam chciał przesłuchiwać, zamykać i tak dalej, po prostu tam kropnął w jaja raz porządnie i dał mu spokój. Więc Wiedźmin nie jest taką mściwą bestią. No i ostatni wybór Wiedźmina pierwszego. W Wiedźminie pierwszym ogólnie było więcej wyborów, takich ważnych. W Wiedźminie drugim jest już trochę mniej ich, no ale mniejsza to. W Wiedźminie pierwszym był jeszcze wybór ostatni. Co zrobić z Jakubem, czyli Alwinem? Ja go zabiłem, nie dałem jego duszy dzikiemu gronowi i myślę, że to może mieć jakiś spory wpływ na wydarzenia Wiedźmina trzeciego, w sensie no spory. Na pewno nie będzie tak, że na przykład się zrobiło coś i zupełnie inny początek jest w Wiedźminie 3. Myślę, że te początki będą podobne, niezależnie od wyborów naszych, ale będą jakoś troszeczkę inaczej uformowane, troszkę inne postacie, może jakieś będą do spotkania i wiecie, o co chodzi. Znaczy, jak zabiłem go, zasłużył na to, żeby zostać zabitym z mojej ręki, a nie dostać się w łapy dzikiego gronu. Dzikiego gronu nie życzę na tej gorszym wrogom. Wiecie, o co chodzi? No dobra, przechodzimy do Wiedźmina drugiego. Pierwszy ważny wybór. Czy sobie oszczędziliśmy Ariana Lavaletta, czyli syna baronowej Lavalette, potem hrabiny Lavalette nawet. Oszczędziliśmy go. Później go spotkaliśmy zresztą w Lord Muin w 3 marcie. No i myślę, że to był wybór taki spoko. No, młody kurczę zabuzowała drew, tam kurczę poczuł się szefem i lordem i w ogóle królem. A tak naprawdę po prostu nie miał szans w tym buncie Lavalettów. No i dobrze się stało, że go oszczędziliśmy. Tak myślę, że powinno się postąpić. Drugi wybór jest już z aktu pierwszego z Flotsa. Była tam taka elfka Malena, którą można było albo wydać straży, potem jak się odkryło, że ona zwabiła tam strażników w pułapkę i tam zabili tych strażników, ale ja ostatecznie ją oszczędziłem, kryłem ją, co prawda później mnie wjebała na kolejną pułapkę i na kolejną pułapkę, ale ostatecznie chyba nie pamiętam, czy ją opuściliśmy wolno. Tam były takie przy ruinach szpitala psychiatrycznego, tam się ostatni raz widziało i chyba dało się opuścić wolno. Ja ją chyba opuściłem wolno, może ją jeszcze spotkamy, może dzięki temu w jakiejś sytuacji nas uratuje, może w jakiejś sytuacji nas udupi totalnie, nie wiem, ale została przeze mnie ocalona. Dalej, była scena walki w ruinach, nie szpitala, tylko ruinach, takich elfich ruinach, gdzie był ten posąg taki pary zakochanych. I tam było coś takiego, że podczas walki dało się dać miecz Irwetowi i ja oddałem mu ten miecz. Oddałem go bez względu na to, czy wybierałem Irweta, czy Rosha, bo według mnie to jest wybór kurczę taki, który po prostu trzeba wziąć. No kurczę, oszukać Irweta to już by było mega chamstwo. Bez względu na to, czy jest wrogiem, czy przyjacielem, bo to jest kurczę niehonorowe po prostu. A Wiedźmin może mega honorowym nie jest, ale też nie jest jakimś dupkiem, który łamie każde zasady. Tak więc oddaliśmy miecz Irwetowi i dobrze zrobiliśmy według mnie. Później był wybór jeszcze, czy zabrać Triss do ruin. To był już taki wybór, wiecie, właściwie całkowicie niezwiązany. O kurczę, jakaś śmieciarka przed oknem, mam nadzieję, że to jakoś wyciszę ładnie. Był taki wybór mało związany właściwie z jakimiś poważniejszymi kurczę sprawami. Po prostu dało się zaprosić Triss na tą przechadzkę do ruin i tam dało się z nią po prostu ją przelecieć i tyle. Więc to chyba nie macie większego wpływu, chyba że na relacji z Triss, które będzie z Wiedźminie trzecim wspominała. O, Geralt, jak cudownie było w ruinach elfich, gdzie w saunie spożyliśmy piękny stosunek. Może coś takiego. No i najważniejszy wybór pierwszego aktu, Rosh czy Irwet. Wybrałem Irweta. Jak pierwszy raz grałem, wybrałem Rosha, ale pomyślałem, że Irwet będzie fajniejszą sprawą, po pierwsze dlatego, że kontynuowaliśmy zapis z
strony elfów z naszej serii, więc dalej wspieramy elfy. Po drugie, fajniejsza strona do pokazania, piękne Verden, piękny kamieniołom, piękne tam całe okolice, całkiem fajna sprawa. No i te wszystkie elfy, nie elfy, krasnoludy, nie krasnoludy, super rzecz. Dalej, wybór, tutaj już w sumie trochę jest pomieszane, ale chyba wydaje mi się, że kolejny wybór ważny to był Hensel, czy go zabić, czy nie. Ja status pamiętam, że zabiłem, tak mi się wydaje. Chociaż nie pamiętam, czy to był wybór w ogóle po stronie Orweta. To nie rozumiem pamiętać, ale wydaje mi się, że był ten wybór. I wydaje mi się... Ja pieprzę, głośno. Ludzie, ja to nagrywam. Wydaje mi się, że był wybór też po stronie Orweta i też właśnie zabiłem tego Henselta. Może go oszczędziłem? Nie pamiętam, naprawdę. To był taki chamski wybór. Po stronie Rosha na pewno go zabiłem, ale czy po stronie Orweta... Wiesz co, nie pamiętam. Wydaje mi się, że go zabiłem, ale to pewnie nie jestem. Dobra, kolejny wybór. Ratowanie córki Foltesta, czyli Anais, czy też ratowanie Triss. To był wybór, który jakby sam grałem, wybrałem Triss, ale jak tutaj grałem, to wybrałem Anais. I według mnie to był wybór chyba bardziej słuszny, bo Triss da sobie radę. No i ostatnie trzy wybory, a mianowicie czy zabić, czy oszczędzić trzy postacie. Pierwsza była Saskia, czyli Smoczyca, córka Borcha, trzy kawki. Ona została przeze mnie oszczędzona, smoków się nie zabija, Geralt nie zabija smoków, a na pewno nie takich ładnych smoków jak Saskia, smokobójczyni. Druga osoba do zabicia lub do oszczędzenia, czyli Sheila de Tankerville, wredna czarodziejka, mega jędza, ale została przeze mnie również oszczędzona, ponieważ po pierwsze dała nam informacje o Yennefer, które mogą nam się bardzo przydać w Wiedźminie trzecim, i dodatkowo myślę, że nie zasłużyła nawet jako czarodziejka zła, bo ona nie była najgorsza, były gorsze czarodziejki, takie jak Filipa Einhardt, jak ona się zwała? Filipa, tak czy siak. I myślę, że jakieś jeszcze by się na pewno znalazły, które były wredniejsze. Więc oszczędziłem ją tam, ona, ktoś jej tam zmienił kamień w tym teleporterze chyba, zresztą to był Leto. Tak mi się wydaje, że to był Leto, ale my ten kamień wyjęliśmy i pozwoliliśmy jej uciec. No i Leto też oszczędziliśmy, ponieważ Leto był naprawdę zerowo zamieszany w całą jakby dramę. Sprawa przez nią byliśmy oskarżeni, że to my zabiliśmy Foltesta, a to był Leto. Ale poza tym nie zrobił nam kompletnie nic. On wykonywał swoją robotę, tak jak my wykonujemy nieraz swoją robotę. I po prostu taki wiedźmiński fach, myślę, że zabicie go nie miało sensu większego. No rozumiem, że trochę nam złego narobił, trochę nam krwi napsuł, ale myślę, że nie zasłużył. Dobra, słuchajcie, to jest takie podsumowanie. Wiecie, z jakimi wyborami wchodzimy w Wiedźmina III. Jeżeli wam się podobało te przypomnienie, to zapraszam was do komentarzy oraz do łapkowania w górę. W komentarzach możecie napisać, jakie wy wybory wzięliście, z jakimi wyborami moimi się nie zgadzacie i tak dalej. Dobra, tak więc trzymajcie się, no i hej, pa, pa.